Tak cały zestaw wygląda. To jest właśnie moduł do gogli Patrzarka. W goglach jest taki właśnie bay. I to się po prostu tutaj wkłada. Wkłada, zamyka się do gogli. Zawsze jest taka klapeczka, zamyka się w ten sposób. I przykręca się antenka. Tutaj jest dron na nowych śmigiełkach, już nowe założone. Tak to wszystko wygląda. To jest właśnie antenka taka sama jak ta Fatshark Immersion RC. Tylko tutaj jeszcze taką gumkę założyłem, żeby zabezpieczać przed uderzeniem. I tutaj jest radyjko. Jeszcze folie są wszędzie i na wyświetlaczu. Do radyjka jeszcze taki ta smycz przychodzi. I od razu dodaję takie zabezpieczenia na to. Odpalamy radyjko w ten sposób. Welcome to OpenTX. I tutaj mamy zapisane X210, to jest właśnie ten dron. I tak pokrótce powiem, jak radio pracuje. Pierwszym zawsze odpalamy aparaturę, a później drona. Już baterię tutaj podłączyłem. Teraz go włączę. Mam nadzieję, że jedną ręką mi się uda. Jest dron podłączony. Taki sygnał pik, 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 to znaczy, że jest uzbrojony. Telemetria jest pokazana. Tutaj jest pokazany właśnie sygnał teraz. Jaka jest moc sygnału i możemy teraz... 94, 95. To jak przytrzymamy page, to nam tutaj już pokazuje czas dzisiejszy. Tutaj jest czas, jak uzbroimy drona i będziemy latali. Stan baterii tego, no i RSSI, czyli moc między dronem a radiem. I teraz tak, ten przełącznik włącza nam stoper w pozycji pierwszej jest wyzerowany stoper, w pozycji drugiej jest start i w pozycji trzeciej jest pauza. Stoper do tyłu 4 minuty i po 4 minutach powinniśmy wywracać dronem. I teraz wyzerowanie. Tu jest mówiony czas. 10:46. To nic nie mówi, to nic nie mówi. Tutaj właśnie jest buzzer. W razie byśmy gdzieś wylądowali w trawie i chcieli odnaleźć drona, przestawiamy i on nam pika. To jak mówiłem, to jest DB, czyli RSSI. No i tutaj jest właśnie flight mode. I tu jest uzbrojenie drona. I teraz jest uzbrojony. Na górny przełącznik. Jak zapika, to znaczy, że jest uzbrojony. OK. Przestawię teraz drona na dywan, żeby nie było tutaj jakichś nieszczęśliwych wypadków. Hmm.
przełączam sobie na acro mode na przykład i uzbrajam drona i zobaczmy, co się dzieje. I zaczynają się kręcić silniki. Jeśli rozbroję i przełączę przełącznik na flight mode acro albo na normal mode i uzbroję drona, silniki się nie zaczynają kręcić, dopiero jak dodam gazu. Tak samo na tym przełączeniu też tak jest, to są acro. Ten przełącznik na samym dole to jest przełącznik na stabilizację. Wtedy dron lata na stabilizacji. Wtedy utrzymuje poziom i nie ma się co martwić, że można gdzieś walnąć. Na środkowym to już jest acro mode, ale się silniki nie kręcą. A na górnym przełączeniu to jest air mode tak zwany, czyli kręcą się silniki. Ok, rozbroję go, teraz ustawię telefon do nagrywania i pokażę, jak on lata. Ok, dron leży, uzbrajam go. Śmigła się kręcą i startujemy. Bardzo powoli gaz. Jest. Czuć, że ma moc. Na 1/3 gazu i już jest w górze. Teraz włączę ze stabilizacją i zobaczymy, jak ze stabilizacją się zachowuje. Ze stabilizacją jest bardzo stabilny.